witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No ja dzisiaj przyjdę do was z takim bardziej study vlogiem, a więc mamy poniedziałek i ja jutro wracam do szkoły. No i przywita mnie kartkówka z fizyki. Możliwe, że recytacja z polskiego i nie wiadomo co będzie na biologii i matematyce, więc bardzo się cieszę, nie no, jestem ogólnie nastawiona pozytywnie. No ale zobaczymy co będzie się działo jutro, nie mam pojęcia jak wstanę, bo normalnie teraz wstałam coś koło 10:00. Chciałam sobie tak trochę odespać, wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że jakoś wstanę, chociaż dzisiaj wstałam o 7:00 to jakoś dam radę. Uczę się aktualnie teraz na fizykę, robię jakieś zadania. Są trzy wzory na energię potencjalną, kinetyczną i na pracę. I jakoś mi to wychodzi, w podstawówce to była masakra. A to jest o wiele prostsze niż to, co miałam w podstawówce. Nie wiem o co chodzi, ale niech będzie. Zmienili mi w ogóle plan lekcji przez to, że już nie ma maturzystów. I w ogóle, jeśli są tutaj jacyś maturzyści, to napiszcie w komentarzach, jak wam poszły matury. Jestem mega ciekawa, bo tam właśnie kilka osób na Instagramie mi coś pisało odnośnie tych matur, więc jak są tutaj po prostu jacyś maturzyści, to podzielcie się swoimi doznaniami. W każdym razie zmienili mi ten plan lekcji i nie wiem, mega mi się nie podoba, ale największa zmiana to jest chyba taka, że jest religia w końcu na pierwszych lekcjach, ale i tak mi to nic nie daje, bo o 6:40 mam autobus tylko. No ogólnie jest źle. I tyle mam do powiedzenia na temat tego planu lekcji. Mam dzisiaj taki luźny outfit, bo w sumie nie ma po co się stroić do domu, ale tak. Ten sweter jest z Bershki. Następnie mamy spodnie dresowe z Sinseya i to tyle. Zrobiłam sobie jeszcze warkoczyki, bo żeby było mi wygodniej, by mi włosy nie leciały. I myślę, że jest super. Będę się teraz uczyć polskiego, ponieważ przenieśli mi na jutrzejszy dzień, a normalnie w nowym planie lekcji go nie mam. I z wrażenia zapaliłam sobie świeczkę, żeby jakoś to zromantyzować, taki klimacik i się w ogóle jakoś zmotywować czy coś. Ale tak, powtórzę sobie Romeo i Julia, ponieważ może z tego pani pytać, bo to są nasze ostatnie tematy. Albo będzie pani pytała z terenu, bo miała być recytacja, została ona przeniesiona i w sumie nie wiadomo na kiedy, więc powtórzę to i to. No i często się mnie też pytacie, z czego ja korzystam, powtarzając na jakieś testy z lektur, więc już wam pokazuję. Ja mam tutaj takie opracowanie i szczerze wam je polecam, bo jest naprawdę prześwietne. Ostatnio na test z Roma i Julii powtarzałam sobie właśnie z niego i sam test napisałam na 5, miałam bezbłędnie, więc jestem bardzo z tego powodu zadowolona. I mega jest to streszczenie, bo naprawdę jest ono ultra szczegółowe i myślę, że ktoś, kto nie czytał tej lektury, to na spokojnie by napisał dobrze ten test. Ja też jeszcze powtarzam z tych takich omówień, tych ala pewniaków, opracowań w samych książkach. No i mam jeszcze takie repetytorium, ale tutaj akurat nie było Romeo i Julia, ale są też inne lektury, no i też wam szczerze polecam. Witajcie kolejnego dnia, mamy wtorek i ja już jestem po szkole. Powiem wam, że nie było źle, nawet nie miałam problemu rano ze wstaniem, więc to jest całkiem dziwne, ale cieszmy się tym faktem. W każdym razie, tak jak powiedziałam, nie było źle, ale było trochę takie jakby zamieszanie, bo przez to, że były matury, rozszerzenia, to jednej lekcji w ogóle nie mieliśmy. W sensie mieliśmy, ale w terenie, bo nie było sali, więc całkiem fajnie. I co, miałam mieć kartkówkę z fizyki, nie miałam, szkoda. Przygotowałam się też na pytania z biologii, nie było pytania i na recytację trenu też nie było. Recytacja jest w końcu jutro i teraz właściwie to powtarzam na matematykę, ponieważ będzie 5-minutówka, te słówka z angielskiego na kartkówkę i tren na recytację. I myślę, że jest dobrze. Powtarzam teraz słówka z angielskiego i znowu dam wam jakieś sposoby na naukę, ponieważ często się mnie pytacie o te słówka. I jak możecie zauważyć, to ja mam tutaj x-ami zaznaczone parę słówek, niektóre nie są zaznaczone. No i te, co są zaznaczone, to są właśnie te, które umiem. No to mój sposób jest taki, że w sumie na początku trochę wykorzystuję moją mamę, bo jest to taka jakby najszybsza metoda i ona po prostu czyta te słówka, tyle że po polsku i ja muszę powiedzieć po angielsku i jak wiem, to ona zaznacza, że umiem. No i potem wiem, ile właśnie nie umiem i ile muszę się nauczyć. Mogłabym w sumie robić to samo z quizami, ale one są te jakby porozrzucane te słówka i zajęłoby mi to więcej czasu, więc po prostu trochę tak moją mamę w tym wykorzystuję. Ale tak, jak już wiem, które nie umiem, to po prostu idę dalej robić quizlety. Zawsze nam pan wysyła jakieś na grupę
nazwę z danego działu i w ten sposób się uczę. Jak jakiegoś słówka nie wiem, to po prostu patrzę w podręcznik albo daję, nie wiem. Nam zawsze pan wysyła jakieś quizy z Quizleta i tutaj są fiszki, więc jeśli ktoś lubi się uczyć fiszek, to właśnie są. Ale ja głównie robię tak, że od początku daję test, daję na maksymalną liczbę właśnie pytań, na wpisywanie i żeby od razu pokazywało odpowiedzi i w ten sposób się uczę. Czyli to, co wiem, to wpisuję, a to, co nie wiem, to po prostu daję, nie wiem. No i staram się to zapamiętać. I to jest mój właściwie sposób na naukę tych słówek. Mamy czwartek i ja już wróciłam ze szkoły. W sumie to dzisiaj nic ciekawszego nie było, nic nie pisaliśmy, ale zapowiedzieli mi jedynie sprawdzian z historii na kolejny tydzień, więc bardzo fajnie. No i pan oddawał sprawdziany z hitu, dostałam piątkę, więc jestem z siebie zadowolona, bo to jednak był hit, a ten hit to jest jakaś porażka totalna. W każdym razie teraz będę się uczyć biologii, możliwe, że pójdę się położyć tej biologii na balkonie, ponieważ jest na zewnątrz ciepło, a ja zrobiłam sobie taki jakby kącik, więc czemu by tutaj nie skorzystać z tej pogody, no i też samego miejsca. Uczę się teraz tej biologii, a dokładnie trzech pierwszych tematów z metabolizmu i na razie powtarzam pierwszy temat, czyli podstawowe zasady metabolizmu, drugi, czyli enzymy, no i tego trzeciego będę musiała się coś douczyć, to jest regulacja aktywności enzymów i ten temat jest jakiś taki pokręcony, nie mogę go totalnie zapamiętać, więc zaraz pewnie będę musiała sobie włączyć jakiś filmik na YouTubie lub notatki i tutaj właśnie mam coś do polecenia. Zaczniemy sobie od notatek i tutaj mam notatki od Miłosza z Naukowe Bzdury i jeśli jesteście na jakimś rozszerzeniu z biologii, na przykład Biolchem i nie macie tych notatek, to naprawdę idźcie na jego Instagrama i sobie je ogarnijcie, bo są prześwietne i mega ułatwiają życie. A ja tutaj mam akurat notatkę z metabolizmu, bo się jego uczę. No i spójrzcie na te notatki. No one po pierwsze są prześliczne, są różne takie rysunki, takie bardziej śmieszne, żeby łatwiej to zapamiętać. No i są też różne takie dodatkowe informacje, których nie ma w podręczniku. Niektóre rzeczy są też tak łatwiej wytłumaczone, no i teraz będę o tej regulacji się uczyła, więc na pewno tutaj sobie zerknę. Kolejne polecanko, czyli notatki odrysowane Biolchem i Tosia ma właśnie notatki z biologii oraz chemii, no i też jeszcze do innych przedmiotów, na przykład ostatnio z racji takiej, że ona pisała maturę, to robiła sobie notatki z polskiego i również je udostępniała. No ale wracając, tutaj mamy tą biologię, regulację enzymów, będę sobie również tutaj patrzyła. No i kolejne notatki, no one są przepiękne, ja naprawdę podziwiam. I też Wam polecam notatki od Tosi z chemii. A jeśli chodzi o jakieś kanały, bo na przykład nie rozumiecie danego tematu, to polecam Wam Ania od biologii. No po prostu świetnie tłumaczy, moja mama też ją ogląda, więc bardzo Wam polecam, ponieważ super tłumaczy, mega łatwo i też odwołując do takich przykładów z życia wziętych. Pytacie się też mnie, jak ja to robię, że telefon mnie nie rozprasza, a więc ja Wam bardzo polecam aplikację Foret i pewnie są też jakieś inne zamienniki, bo wiem, że ta aplikacja była płatna, ale tak, mam tutaj takie oto drzewko i na czas nauki po prostu, tutaj właśnie sobie wybieramy czas, możemy dać więcej, wybrać sobie dane drzewko, no i dajemy zasadzenie i wtedy, kiedy się uczymy, to to drzewko rośnie i nie przychodzą nam po prostu żadne powiadomienia. Nie możemy też opuścić aplikacji, ponieważ wtedy to jakby drzewko nam się usunie i też no przerwiemy to całe wyzwanie, żeby jakoś się nie dawać rozpraszać temu telefonowi. No i to jest w sumie taka moja motywacja, bo tutaj też jak się odpowiednią ilość monet uzbiera, to można zasadzić prawdziwe drzewko, więc też jest ta aplikacja bardzo fajna pod tym względem. No i ja właśnie zbieram teraz na to drzewko. Zaczęłam się teraz pakować i miałam podręcznik z geografii, wypadły mi z niego właśnie mapki i sobie przypomniałam, że ostatnio kilka osób się mnie pytało o jakieś sposoby na uczenie się tych mapek, więc teraz się z Wami nimi podzielę. Nam Pani daje takie oto mapki, które są puste i musimy sobie sami uzupełnić co gdzie jest i jak widzicie to już jest u mnie uzupełnione,
ale tutaj bardziej chyba chodzi o to, żeby powpisywać sobie te cyferki, a nie kraje, żeby w taki sposób się uczyć i odnajdywać, ale ja wolę tak właśnie się uczyć, że po prostu widzę, co gdzie jest, nie wiem, jakoś lepiej mi się wtedy tak zapamiętuje i to samo robię też ze stolicami i najczęściej sobie drukuję drugą mapkę ze stolicami, bo na tej mi się nie mieszczą. No i w sumie co, te mapki są też na internecie do znalezienia, a teraz Wam pokażę pewną aplikację. To jest ta pierwsza, czyli Cetera, tak to się chyba czyta i z tego co wiem, to ona jest chyba tylko na iPhony, chociaż na Androida pewnie też są jakieś zamienniki. Poza tym możecie sobie też w internet wyszukać na przykład quizy Azja kraje i na pewno Wam coś wyskoczy, ponieważ przez większość czasu ja właśnie takie quizy robiłam i niedawno się o tej aplikacji dowiedziałam. No i nieważne, wracając do tej aplikacji, to mamy do wyboru mapy lub flagi. My jesteśmy zainteresowani mapami i są tutaj wszystkie kontynenty. Klikamy sobie na przykład Europa, Europa kraje, tam są też stolice, można spersonalizować. Gramy i ładuje się chwilkę. I mamy mapkę i na dole się pokazuje, co mamy kliknąć, no i klikamy. I jak źle klikniemy, to wiadomo, pokazuje, że źle. A jak dobrze, to potem cały czas robimy, aż się w końcu nauczymy. No i ja w sumie tak się uczę mapek. Jeszcze co do samej geografii. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać, że w trakcie będę się pakować, ale pasuje mi to zrobić. No ale wracając do tej geografii, to nie cierpię się jej uczyć. Mapki to inna sprawa, ale sama geografia to totalnie nie, bo jeszcze nam pani daje jakieś takie sprawdziany mega dziwne, co jest strasznie dużo zadań, nie wiadomo skąd one są. Jakieś dziwne miejsca są tam wymienione, a jesteśmy na podstawie, co normalnie myślę, że te sprawdziany nadawałyby się na rozszerzenie. No ale okej, niech będzie. To już w sumie bardziej lubię fizykę. W ogóle moje podejście ostatnio się do fizyki zmieniło. Od momentu właśnie, w którym jestem w liceum i to raczej przez to, że mam innego nauczyciela, dokładnie nauczycielkę. No i nie wiem, bierzemy jakieś takie prostsze rzeczy niż to, co braliśmy w podstawówce. No i fizyka głównie się opiera na tych wzorach i mniej więcej to ogarniam, no podkładanie pod wzór. Czasami mam problem z zamianą tego wzoru, no ale w sumie to całkiem dobrze sobie radzę z tą fizyką. Zrobiłam sobie takie karteczki i napisałam na nich, co mam zapowiedziane na przyszły tydzień. Na razie jest tego tyle, chociaż i tak muszę dopisać tutaj historię, sprawdzian. I ten polski trend tak bardzo boli, ponieważ pani nie zdążyła mnie wczoraj przepytać i będę musiała to mówić w poniedziałek, więc totalny żal. Witajcie kolejnego dnia, mamy piątek, czyli weekendu początek, no i ja już wróciłam ze szkoły i piszę sobie teraz lekcje, zaraz będę robiła taką to-do listę, żeby wiedzieć, co muszę ogarnąć w weekend, ponieważ kolejny tydzień to jest jakaś istna masakra. Ale tak, na razie o tym nie myślę, piszę sobie lekcje i jest bardzo fajnie. Aktualnie piszę polski i zapaliłam sobie taką świeczkę, żeby było klimatyczne i w międzyczasie sobie słucham muzyczki, żeby tak nie siedzieć w ciszy, bo powiem Wam, że nie lubię tak. Nawet czasami jak się uczę, to sobie włączam coś na Spotify i w ten sposób się uczę, bo nie wiem, jakoś tak dziwnie się czuję, jak jest taka totalna cisza. Pokażę Wam teraz moje przykładowe notatki, ponieważ ostatnio często o to prosicie, więc tutaj mamy akurat polski, notatkę z Romea i Julii. Nie jest ona jeszcze skończona, ponieważ aktualnie ją piszę, ale tak to się mniej więcej prezentuje. Zmieniłam ostatnio trochę styl pisania tego, ponieważ chodzi mi głównie o te punkty. Tak wygląda teraz geneza, a wcześniej pisałam coś tego typu i nie do końca mi się to podobało, więc zrobiłam coś takiego. No i dalej jest plan wydarzeń, więc w sumie nic takiego jakiegoś wymyślnego. Pokażę Wam jeszcze, co używam do tej konkretnej notatki, a więc tutaj mamy brush pen i on ma właśnie jedną końcówkę brush pen, a drugą tu taką cienką, którymi robię te napisy. Kolejny jest brush pen z Pentela, możecie go dorwać w Biedronce. No i mój długopis, powiem Wam, że kupowałam go gdzieś w księgarni u mnie, ale jak wyszukacie go sobie gdzieś na internecie, to bez problemu znajdziecie. Tu mamy matematykę i ona nie jest jakaś wymyślna, ponieważ ja ją piszę na lekcjach, nie za bardzo chce mi się po prostu ją pisać na kartkach i potem przepisywać i tak to się mniej więcej prezentuje. Kolejne notatki, tutaj mamy biologię i długopis oczywiście jest taki sam wszędzie, jedynie doszedł tutaj ten różowy brush pen z Pentela, który jest mega ładny, strasznie mi się podoba ten kolor. I tak te się notatki mniej więcej prezentują, ja je głównie przepisuję z tych dysków. Ta akurat była robiona przeze mnie, bo nie wiem, jakoś tak zrozumiałam ten temat całkiem dobrze, więc sama ją napisałam.
Będę teraz robić sobie taką listę, co mam zrobić w weekend i powiem wam, że jestem załamana, ponieważ tego jest mega dużo i aż nawet nie chcę tego wypisywać. Jeszcze tak na koniec pokażę wam moje stanowisko, miejsce pracy, ponieważ często też o to pytacie, więc proszę bardzo. A więc tak to zazwyczaj wygląda, też często mam trochę syf na tym biurku, ponieważ robię lekcje, ale normalnie jak nie robię, to tak to się prezentuje, no i teraz przejdziemy do paru szuflad. Zacznijmy sobie od tej, a więc tutaj mam poukładane moje brush peny, jakieś flamastry, markery i tak dalej. Tutaj mam taka właśnie nazwa, nie chcę jej tutaj skaleczyć, ale są one naprawdę bardzo fajne i chyba mój ulubiony kolor to jest ten żółty, naprawdę jest mega. Tu są te brush peny z Pentela, no jest ich trochę i jeszcze takie zakreślacze ze Stabilos, ich raczej rzadziej korzystam, jedynie do notatek z chemii, z korepetycji. Kolejna szuflada i tam z tyłu mam linijki, normalnie wszystkie rodzaje linijek. Tutaj mam jakieś takie rzeczy, z których rzadziej korzystam, czyli gumki do mazania, bo w sumie nie mam do czego. Korektor mam w piórniku, a ten jest taki jakby zapasowy. Tu są kolejne brush peny, no i właśnie mam jeszcze jeden taki zielony, no i tym pisałam polski. Kolejne, tutaj są jakieś brush peny, one są z Coloring chyba. Nie wiem, ale wiem, że je kupowałam wtedy, kiedy nagrywałam Back to School i one też są całkiem spoko. Tu są kolejne brush peny od cioci, takie bardziej metaliczne. No i tam jakieś zestawy różne, nie wiem, linijki, ulubiony zestaw z Chińczyka. Tutaj mam wszystko tak ułożone, na dole są podręczniki, no a na górze są zeszyty. No i myślę, że to będzie już raczej na tyle w tym odcinku, więc mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawcie łapeczki w górę, no i widzimy się w kolejnym, a więc pa pa!